dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Monster Train wraz z dodatkiem The Last Divinity. No i tak, dziś jesteśmy już na ekranie wyboru klanów na kolejną przejażdżkę i no, w ostatnim odcinku, jeśli się nie mylę, odblokowaliśmy ponownie Umbrę. I jak widać, trochę sobie z nią pograłem poza nagraniami. I tak, dzisiaj właśnie prawdopodobnie wyruszymy na kolejną przygodę, wyprawę właśnie z Umbrą oraz Awokenem jako wsparciem na Covenancie rangi pierwszej. Ewentualnie, jeśli nie Awokenem, to może Stygianem albo Elhorned. Ale jednak jakoś wydaje mi się, że Awoken będzie najlepszy. Przy czym nie wiem tylko, czy z Restorem, czy może z Root Seedem. Co będzie nam bardziej potrzebne? Regeneracje czy zwiększenie obrażeń? Powiedzmy, że wezmę obrażenia, nawet jeśli to będzie błąd. No i tak, właśnie dzisiaj taki przebieg. Natomiast w następnym epizodzie, albo też w tym, jeśli szybko przegramy, chciałbym zrobić właśnie na odwrót też, bo tego czempiona wydaje mi się, że chyba nawet nie testowaliśmy nigdy. Przynajmniej jak tak kojarzę. Więc no, warto byłoby to zobaczyć. Ale tak, na razie w ten sposób. Typowe zasady, żadnych mutatorów, ani nic. No i wyruszamy. Tylko czy mamy Root Seedy? Tak, Root Seed. Dobrze. W takim razie cel stworzyć talię, w której będzie pełno kart z zero. I co my tu mamy, jeśli chodzi też o pierwsze... jak to się nazywa? Nasze karty bonusowe. Space Prism razy 2, czyli powiększanie piętra. Potężne, super, idealne, przyda się. Glimmer razy 2, przywróci 2 zdrowia, zadaj 2 wrogom. Nie najlepsze, ale może być. W sumie to jest dobry kandydat na ulepszanie, ale tak. I Growl, Growl. Damage Shield i 2 Morsele. Za 2. Potężne, bo to są te lepsze Morsele. Uncommon Rare. I tak, jeśli chodzi o tym sposób, dostajemy Talosa, który to był, albo która raczej. Tym razem będzie dawać nam osłabienie ataku naszych jednostek oraz... jej ataki będą ogłuszać naszych, niedobrze. Arkus, który będzie przywoływał kamienie, te takie dosyć typowe. Chociaż z tego co widzę, tym razem trochę inaczej. Bo będziemy mieć te, które ogłuszają nasze jednostki, jeśli zagrywamy je na piętrze, gdzie on stoi. Oraz drugi będzie dawał jakieś negatywne karty, z tego co widzę. Natomiast sam Seraph będzie usuwał buffy i debuffy. Ryzykowne, ale dobra, jakoś dam radę. No i rozpoczynamy przebieg od zobaczenia, co możemy tutaj zrobić z naszym... no, na tym gościem. I dobra, już początkowo ulepszenie widzę, że są piękne. Oba bardzo polecam. Przy czym to jest lepsze? Bo tak, tutaj zajmuje więcej miejsc, ale ma większe statystyki, w szczególności atak. To jest super. Poza tym też właśnie nadmiar wyobrażeń przychodzą na kolejnych wrogów z tyłu, co jest potężne. No ale tutaj lifesteal na dwa pierwsze ataki. Nie najlepsze, ale gorcz. Zawsze jak pożera Morsela, czyli tą taką jednostkę jakby cienistą, malutką, które mieliśmy też na poprzedniej wersji, dostaje 4 ataku i 2 życia. Oj, tak, zdecydowanie. Chociaż jeden poziom Glatona się przyda. A tutaj, jeśli chodzi o artefakty... żartujecie. Nie mam tego. Ale dobra, albo właśnie regeneracje są lepsze, albo mniejsze ceny, weźmy mniejsze ceny. No i kryształy, 100 złota, 10 kamyków. Biorę. Ryzykujemy mocno, ale biorę. Bo trzeba iść na ryzyko. I tak, każdy z tych tutaj zaczyna z kolcami za 75 złota. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Nie jest to opłacalne. Za dużo byśmy na tym stracili. I ten już jest ulepszony. Super. Super po prostu, bo oznacza to mniej więcej tyle, że champion nam zginie, jeśli nic z tym nie zrobimy. No co, szczęście mam kartę, która nas tutaj uratuje. Tak. Dobra. Dostał trochę obrażeń, ale się wyleczył, zeżarł i się ulepszył. Jest dobrze i teraz tak, tutaj Train Steward. Tutaj to, żeby będzie jak najwięcej miejsca. Glimmer. I po sprawie, czemu Glimmer, nie wiem czy to był Glimmer czy jakoś jakoś, ale inaczej tak. Teraz Root Seed czy Morsel? Morsel. Root Seed jest fajny, ale Morsele są cenniejsze. Jeden ataku, jedno życie, no i jeszcze ten aktywacja. Tak, zdecydowanie lepsze.
Zdecydowanie lepsze. Okej, okay, już. A, to już jest to przerwa. Dobra, to masz Rusina. I dwa Mursele. Pierwszy, jak najbardziej jeden z najlepszych chyba. Drugi nie jest najgorszy. Tak najlepiej to określić. I dobra, w takim wypadku Train Steward. Nie tutaj gro. Zbyt czułe to jest na wykrywanie tych pięter, niestety. Ale dobra, dobra. Idzie tam. Ty tutaj dostajesz znowu swoich i ich pożerasz. I czy się uda? Tak, udało się. To nawet bezproblemowo, co jest delikatnie mówiąc zaskakujące, że tak szybko się udało i to bez żadnych konsekwencji, kar, problemów. No cóż, nie będę narzekał, żeby nie było. Powinienem się po prostu cieszyć zawsze i tak, wystawiamy więcej. I teraz, kiedy mamy takie piękne tutaj możliwości, no to... Tak, pożre to wszystko, dostanie milion efektów. I ubiję go nadal z pełnym życiem. Piękne to, piękne. A czy, jaki achievement tutaj? Najlepszy bonus, jaki mógł być. 50 zł, pakiety kart, zobaczymy, co będzie. Tak, pierwszy pakiet, czyli ten klanowy. Niemoralna zamiana, czy niemoralny handel, jakoś takoś. 4 lifesteale, potężna. 2 ember drainy. Ember drainy nie są najlepsze. I on tak, pact morsel, potężny efekt. Niestety jednorazowy, ale nadal potężny. Ewentualnie Antumbra, czy Antumbra Assault. Ciekawy efekt, który zawsze pozwala za jedną energię usunąć jakiegoś morsela, żeby zamienić go na innego morsela. Lepszej jakości. Z tych dwóch rzeczy chyba wezmę to. A tutaj Sharpen, potężny. To też potężny. A to nie aż takie potężne, więc jedno z tych dwóch. Chyba zacząłbym od w takim wypadku... tego. Musimy jak najwięcej tanich kart sobie wybierać, bo nie mam aż tak dużo. I tak, teraz ważna sprawa. Ulepszanie jednostek i jednostka Awokenów, czy ulepszenie zaklęć i jednostka Ambry. Czym Umbry? No oczywiście, że tutaj i... Wow, potężny. Morsel Maker. Dla tych, którzy go nie pamiętają, to jest stary kolega, który dawał potężne efekty razem z naszym bohaterem tam w dawnych czasach. Zdecydowanie go biorę. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to... Spell Power. Na to trzeba dawać Spell Power. Ewentualnie na to. Właśnie tutaj dać Spell Powera. Może będziemy mogli coś tym dobijać. Tak, to też dobry pomysł. Tutaj obniżenie kosztu. Czy to jest potrzebne? Dobrze. Nie. I tak wszystko mam taniej. Permafrost nie trzeba. Reroll. Kurczę, szkoda, że nie wzięliśmy tam wtedy tego, co daje 3. Moglibyśmy tak zrobić, tylko to aż takie cenne nie jest. Dobra. Możemy obniżyć koszt jeszcze czegoś innego w takim wypadku. Czego bym chciał obniżyć koszty? Tego do zera? Nie, to bym chciał zrobić, żeby to wracało. Dobra, nie obniżamy to. Ulepszamy już te. Po prostu. Żeby były jak najpotężniejsze sytuacje, kiedy to już będziemy zarzucać. I okej, okej. Wszyscy wrogowie dostają 10 pancerza. Ryzykowne. Zamy za jednostkę, ale właśnie... 10 pancerza za jednostkę, czy to jest aż takie złe? Chyba niekoniecznie. No, przynajmniej wydaje mi się, że nie jest aż taka zła wymiana jak niektóre. Więc tak... Nawet jeśli się przedostaną przez to, ten raz czy dwa razy więcej, jakoś to przeżyjemy. No i okej. A, teraz w ogóle Morsel Maker. Mógłbym go postawić tam, niech sobie sam to robi, albo... klasykę zrobić. Tak jak to było kiedyś. A czemu nie? Na przypomnienie starych czasów można tego zrobić. Fajnie będzie. I co prawda, przedrą się. Dając jeszcze jakieś dziedostwo. Ale tak, nie będę się tym przejmował. Jakoś sobie z tym poradzimy. Tak. I co my tu mamy tak naprawdę? To. Tak. Tutaj to jest niestety to za 2, to nie jest aż takie dobre. No i Morsel, którego nawet nie jestem w stanie pożreć. Dobra, to niech on czeka na trzecim piętrze w takim wypadku. I tak, te
pancerze zdecydowanie trochę utrudniają życie, ale no, poradzimy sobie. Musimy sobie poradzić. A, to już? Wow, szybko. Zdecydowanie szybko. Czy jest ktoś, kogo możemy dobić tym? Jest taki piękny ktoś. Tutaj nie dobijemy niestety. Chyba, że dorzucimy jego. Tak wystarczy. Tutaj nie dobijemy nikogo. To też nie wystarczy. No ale tak, przynajmniej będziemy mieć tutaj takie przygotowane fajne. Że nawet jeśli oni przejdą, niestety, to na przyszłość on będzie już potężniejszy trochę. I tak, a on dostaje sobie tutaj jedzenie. Wydaje mi się, że zostawienie właśnie tego Mordomakera jest sensowne, chociaż trochę problematyczne przez to, że nie możemy za bardzo dostawać innych. Bo tak, właśnie brakuje miejsca na to. Ale tak, zauważam teraz, nie ma czym się przejmować, udało się po prostu przezwyciężyć bez problemu. Więc no, widzicie, potężne to. Ale nadal Mordomaker, chociaż jest potężny, wydajny i tak dalej, chyba lepiej, żeby był na własnym piętrze. A niestety, 6% mniej, bo 3 obrażenia. Na szczęście tylko 3, na nieszczęście aż 3. Morzel Miner, który to był? Potężna karta, oczywiście, że biorę. Tutaj, czy jest jakaś taka karta, którą bym chciał? Ta się przyda, czemu nie? Zawsze coś. I mamy nagrodę. Jednostki. Czy te jednostki są tego warte? Czy mi esencję może? Ta esencja nawet jest niezła. Ta esencja też była niezła. Gorsza. Dobra, właśnie ją. Bo ma quick, to zawsze będzie można jakoś wykorzystać, żeby szybko mogło pozbywać się tego, czego trzeba. I teraz tak, zaklęcia czy jednostki? Zaklęcia czy jednostki? Dobre pytanie. Czy jednostki jakieś... Mamy jednostki, które bym chciał ulepszyć. No ale z drugiej strony zaklęcia, mamy ich zdecydowanie więcej. Więc pojedziemy po zaklęcia. Dobra, i czy jest po pierwsze coś, co bym tutaj chciał bardzo wzmocnić? Jest, oczywiście, tak, za zero. Reroll? Jest. Oczywiście. Oczywiście teraz zawsze, jak to się trafi, będziemy mieć tego Marcela, który daje, jak to się nazywa, 6-6. I wiem, że można było powiedzieć, ale to byłoby lepsze, ale co innego byłoby lepsze. Jak z Marcela 6-6, co rundę. Moim zdaniem to jest mocniejsze niż dwa losowe, potencjalnie. No ale tak, zrobiliśmy co mieliśmy zrobić, jest dobrze. Jedziemy na wydarzenie, po czym zobaczymy, co z tym będzie dalej. Tak. Szczątki kiedyś wspaniałego, nie wiem, czy to z toru przymierza. Teraz zaśmiecają krajobraz. Jeden z kolców torowych, chyba tak da się przetłumaczyć. Nadal ma trochę mocy. Możesz go wziąć i użyć jego mocy na jednej z swoich jednostek lub na swoich własnych mocach magicznych. No cóż, jakby tutaj łatwiej powiedzieć, nie. Nie biorę tego, bo zarówno jedno, jak i drugie jest bardzo kiepskie. W sensie, nie zrozumcie mi źle, to jest potężny efekt, tylko żeby to wziąć i żeby to miało sens, trzeba tą kartę potem chomikować w nieskończoność, aż będzie... A jak to się nazywa? Aż będzie po prostu moment, w którym będzie naprawdę sensowne, by tego użyć. A ja takich rzeczy nie lubię używać, więc pas. No i teraz, kiedy już to mamy pominięte, zobaczmy, co oferuje jeszcze ten zamek. Tak, właśnie kolejny badziewny efekt. 30 mocy magicznej. Plus 30. A co bym taki... Na co bym to rzucić? Na to. Nie będę mógł wtedy zrobić tego, że będzie wracał cały czas. Ale tak, łatwo będzie tego użyć. Ewentualnie, jak nie na to, to jakieś jedno takie potężne zrobić. Dobra, czemu by nie? Czemu by nie?
Natomiast jeśli chodzi o jednostki, to czy mogę coś fajnego tutaj właśnie jakiegoś sobie wymyślić? W sumie co? Z jego efekt nawet nie jest najgorszy. Po prostu zdaje 6-6 jakaś jednostka. To jest takie fajne, bo będzie się ładować. Tak, a co jest sensowne chyba, żeby jego poświęcić jednak. Dajmy to ją w ten sposób wzmocnić. Aha. Albo w drugą stronę i to ją poświęcić, żeby jego wzmocnić. Pytanie tylko, co byłoby w tej sytuacji lepsze, bo tutaj mam dużo ataku, mało życia, więc szybko będzie padać, ale jeśli będzie jeden wróg, to jakoś to przeżyje. A tutaj byśmy stworzyli kogoś, kto zawsze ma tą ścianę z tych swoich morselów. Dobra, zrobimy to. Jednostka do poświęcenia, to poświęcimy ją, niech będzie. A teraz kogo ulepszymy? Jego. Niech tak będzie. Może to jest błąd, ale to zrobimy. I żeby nie było, potwierdzę to też jeszcze jedną moją rzecz, że będzie on teraz osobno chodził i... 50. Red level extreme. Coś mi mówi, że będą problemy z tego powodu. Ale tak, zobaczymy. Zobaczymy tak czy siak i... Czy on przeżyje pierwsze uderzenie? Przeżyje, więc nie jest źle. I też tak, mamy jedną energię. Więc czy tutaj przeżyje? Nie przeżyje. Ale mamy to, co powoduje, że przeżyje. I to w perfekcyjnym stanie. Poczęstujemy go jeszcze takimi morselami i jakoś to będzie. On oczywiście zaatakuje, niestety dostanie. Ale tak, są morsele. Więc jest dobrze. I teraz jak wygląda sytuacja dalej? Trafiło się coś pięknego. Pomożemy teraz mnóstwo wszelakich morseli tutaj dorzucać, się nimi przejmować. I teraz tak, tutaj jeden morsel by zginął w tej sytuacji, czy tutaj coś się stanie? Nie. Mamy dwie energie, okej. W takim wypadku... Tutaj tego morsela dorzucamy. Czy jest sens ratować tego? Nie. Nie ma sensu. Zrobimy więc tak. Poczemu by nie. Tutaj zginie jeden morsel dający hapeki. A całe szczęście tylko jeden. A reszta jakoś sobie poradzi. Tam z powodu jedno ucieknie, ale zaraz to nadgonimy. I tak. 14, 14, 14. A, dobra, ty idziesz tutaj. I zatem dostań Daisa. No ale czego się nie robi. Jak trzeba. Tak, tak. Jemu? Nie, to będzie marnotrawstwo. Tak, zdecydowanie lepiej. No i tak, zawsze to coś. Dobra. Tutaj udało się pozbyć. Tutaj standardowo on się tam wzmacnia swoimi przekąskami. A on nie zaatakował. Co my teraz sobie uświadomiłem, że jak ona zaatakuje, to... On nigdy jej nie odpowie. Więc trzeba będzie mu tu jakieś wsparcie zrobić. Albo przed nim wystawić dużo morselów. To też opcja. I teraz tak, tutaj jak wygląda sytuacja, bo widzę, że mi ciekawie. Okej. Nadal giną wszyscy? Nie. Nie wszyscy, więc nie jest aż tak okropnie. Dobra, w takim wypadku też to wykorzystamy. I teraz tutaj to. Czemu to ma damage shielda? Ktoś mi wytłumaczy? Nie wiem. Dobra. Jednak się tym przejmujmy. Po prostu postawmy najwięcej jak się da wszystkiego. Na tym piętrze. Tak, jeszcze tutaj jeden może? Fajny jakiś? Dobra, niech będzie i tak. I tutaj tak stracimy dwóch, tamten nic nie zrobi niestety. Ale jakoś sobie z tym poradzimy. Tutaj to niestety ucieknie i to kilka pięter, ale na szczęście mimo wszystko problem to prawie żaden. Tutaj oczywiście wiadomo co robimy z tym, tutaj cak.
I teraz sytuacja, jak to wygląda. Ems był tak. I czy teraz będzie śmierć obu? Nie, nie będzie obu śmierci, więc... Mogłem to niby rzucić tam, ale już odpuścimy sobie. Podbijemy jemu predyspozycje bojowe. I niestety jeden tam ucieknie, trochę tam pozdaje, ale... Ja bym się tym nie przejmował, bo póki nasza to tutaj istnieje, żyje i ma ponad połowę HP-ków, to nie jest aż tak źle. I finałowa fala. I okej. Już widzę, że tutaj będzie i tak oddawał, co jest pocieszające. Więc nie jest aż tak źle. A oznacza to mniej więcej tyle, że możemy zarzucić wszystkie najpotężniejsze efekty, które mamy. Nakarmić go jak najlepszymi. I będzie super. Po prostu. I uwaga, uwaga, jaka jest ostatnia. No, trafiła się bardzo porządna. Więc za 10 obrażeń. Czy można od mniej? Jeśli to rzucimy, to pewnie mniej. Tylko coś lepsze. Plus 2 do wszystkich ataków, czy jednorazowo 42? A zaraz go z tym. Nie, nadal minus 10, okej. Ale tak, za utracenie 10 punktów zdrowia pokonujemy bossa. Piękne, piękne. I w sumie pocieszające, że jeszcze udało mi się tak długo wytrwać, bo... Może to dla niektórych być nic, ale dla mnie to jest sukces, głównie dlatego, że często przed spotkaniem z bossem to już niechciwość dobiera się do mnie po prostu i przez to, no, nie docieram. Dajmy na to do jakiegoś bossa i tym podobne. Trample, biorę. Będziemy mogli naszą zawsze nakładać, żeby przebijał się jego ataki. I teraz tak, jakieś esencje ciekawe tutaj są? Nie widzę ciekawych esencji. Mógłbym to dodać niby, ewentualnie coś z tych. Okej. Nie mamy za bardzo leczenia, żeby z tego korzystać, porządnie. A i tak go wezmę. Lubię tą jednostkę, może jeszcze się przyda. I w tej sytuacji, czy potrzebujemy więcej miejsca? Przydałoby się jednak, bez tego przeżyjemy. Więcej żaru, standardowo. Dobra. No i teraz wielki moment. Czy chcemy kopiować karty? I brać złoto oraz jednostkę, czy jednak się leczyć i artefakty? I usuwać kartę. A więc tak, jeśli byśmy mieli iść w kierunku... Jak to się nazywa? W kierunku... kopiowania. Czyli tutaj, to byśmy nie dostali w sumie nic, a tu mamy więcej rzeczy. Nie mówię w sumie nic, bo duplikacja tutaj żadnej z tych kart nie wydaje się aż taka potężna. Ja rozumiem, że mamy kilka takich sensownych, co najmniej, ale tak... Nie są też aż takie breakujące rzeczy, żeby móc mówić, że bardzo się to opłaca. No i zamiast tego lepiej moim zdaniem, powiedzmy, wyrzucić jednego Rootseeda. Może by nie było, no nie są idealne. I jednego Train Stewarda. No, i w ten sposób trochę zmniejszyć talię. A przy okazji zobaczyć, co my tu mamy też. Okej, fajne. Pierwsza fala zawsze będzie bardzo słaba, albo... Karty przychodzą zawsze z ulepszeniem. To jest lepsze moim zdaniem, więc weźmiemy też to, to wyleczymy. Tutaj Darkforge. I mamy do wyboru dwa efekty, oba równie wspaniałe. Tutaj poszerzanie piętra, na którym go wystawiamy. Kuszące. A tutaj jeszcze lepszy efekt na zżeraniu. Powiedziałbym jednak, że to jest lepsze. Bo poszerzenie piętra, okej, super. Ale w ten sposób będziemy mieć znacznie skuteczniejszy efekt na pojedynczym nawet, więc tak. I na zakończenie jeszcze to. Zobaczcie, jakie są tu skarby. Okej. To jest piękne. Śmieszniejszych jednostek będzie wtedy darmowa. Ale z drugiej strony tutaj consume. Tylko czy mamy jakieś sensowne consumy? O, z tego co widzę, to jest ciekawe, chyba nie mamy żadnego sensownego. Tutaj dwa, co prawda. Więc, to. Będziemy mogli teraz spokojnie brać wszystkie jednostki, nie przejmując się ich kosztami. Będą zawsze prawie że darmowe do wystawienia. No ale dobra. I kogo my tu mamy?
Nie, nie. Tym razem nie będę ryzykował. Nie za złoto. Gdyby to były jakieś lepsze rzeczy, to może, ale... No w tej sytuacji tutaj to nie. To byłoby aż głupie. A teraz tak, co tu mamy? Mam za efekt? Spell Shield. Okej, nie jest źle. Co? Tak. Nie ubijemy go i tak, niestety. Ale możemy przygotować inne rzeczy. I zaryzykuję tym razem w ogóle z czymś takim. Po czym, nie? Tutaj dorzucimy pierwszego Marcela też. No. Jakoś tak powoli trzeba będzie się szykować na wszystko. Chociaż, no, ze smutkiem stwierdzam, że nie jest to idealne. Ale nawet jeśli nie jest idealne, to może jakoś sobie z tym poradzimy. I dobra, tutaj obrażenie. Niestety dużo, bardzo. Ale jakoś to musimy przetrzeć, przetrzymać. Znowu nikt nie zginie. Smutne to. Ale dobra. Najwidoczniej tak musi być. I teraz tak, Steward tutaj, tutaj ten cały Shade, czy Heart Splitter, nie jestem pewien. Tak, tutaj kolejny Steward. O czym by, nie? Tak, tu dzieje się, co się powinno dziać. Tam znaczy się delikatnie wzmacnia. Ten przeżył na jednym HP-ku. Ale na szczęście zeżarł sobie dużo, więc się wzmocnił. I co to za efekt? A, okej. Okay. I tak się nie przebijemy, oczywiście. Strasznie dużo życia tutaj dostaję. Ale dobra. A, tak zrobię. Bo to znacznie osłabi tutaj właśnie falę wroga. Tu nic niestety zdziałać nie jestem w stanie. Się przedostaną. Niestety. Tutaj mamy tylko takie opcje. Trochę zaniedbałem tego tutaj naszego gostka, że jest taki słaby. A może to być też wina tego, że w sumie mamy dużo za dużo kart, zdecydowanie. Obie opcje są równie prawdopodobne. Te. Otrzyma trochę obrażeń znowu. Nawet za dużo moim zdaniem, ale te. I co tu mamy? No i znowu nie dobiję. Nawet jednego. Już naprawdę przestaje robić zabawne, radosne, śmieszne, jak zwał, tak zwał. Dobra, tutaj się pozbędziemy. Tutaj się nie pozbędziemy. Teraz się pozbędziemy, od razu lepiej. I teraz tak to, hura. Po prostu. A w końcu on i tak. On przeżyje dzięki temu niestety, ale... Ale tak, dostawimy przynajmniej przez to więcej... Tych... No. Barcelów, przykując się na jakieś inne rzeczy. No i resztę fal chyba powinniśmy być w stanie jakoś to przytrzymać. No, tak. Powinniśmy dać radę. Więc jest dobrze. Tak, ty idziesz tam dalej. Zginiesz, więc jest okej. Okay. Tutaj taki Marcel. Tak, to jest ważny moment. Tutaj dostajemy takiego, czy on jest super? Nie jest najwspanialszy, więc można spokojnie go wymienić na dwa inne. Wybaczcie, zdjęcie. No ale tak, domownicy. Więc dużo na szczęście was nie minęło, po prostu wymieniłem jednego tamtego na dwa takie. Zdecydowanie lepsze moim zdaniem. Podają trzy ataku i lifesteal. A to jest jedyne, czego potrzebujemy tak naprawdę. I to jeszcze niech będzie, żeby dostać jedną kartę więcej w następnej rundzie. Czyli wybierzemy wszystkie stąd. I co by się działo, nie działo, chyba to wygramy. No, na spokojnie. A jeszcze dobraliśmy większość moich kart, tych, które tam są, więc... zdecydowanie się uda. Mamy miejsce na jakieś inne Marcele? Nie, nie mamy miejsca, więc jeszcze to... To... No i wygrana. A i wygrana. Piękna to sprawa, kiedy tak z łatwością pokonujemy oponentów. Mimo tego, że dostaliśmy trochę tam obrażeń, że mogę się trochę martwić, no to jak widzicie, nasz tutaj ten dziwak wieloręki, no daje radę. I teraz co tu mamy konkretnie? 20 obrażeń losowej jednostce wroga 3 razy. Jeśli to coś ubije, to jest naprawdę super.
A jeszcze jak będzie taniej, to będzie super. To jest zabawne, no i potężne, ale tak. A to jest potężne. Potężne. Zdecydowanie biorę to. Jeśli natomiast chodzi o inne rzeczy tutaj, to czy jest coś takiego bardzo cennego? To jest takie dobre dosyć, więc też to wezmę. Zawsze jest to karta, którą wiecie, możemy aktywować tego tam gostka wyżej. I dobra, wybór. Wybór po raz kolejny. Czy mam coś teraz sensownego do skopiowania? Pewnie nadal nie. Nadal nie ma. Więc pojedziemy tutaj, kasując jeszcze więcej i może lepszą, jak będzie jednostkę. Ale zaczniemy jednak od eventa. Nigdy nie wiadomo, co się kryje w takich eventach. Okej. Nie rozumiem, o co chodzi. Naprawdę nie rozumiem, co się dzieje. Naprawdę nie rozumiem, ale dobra, może pozwolić, po prostu to przeczytam. Pilar światła wypluwa dziwne odłamki w powietrze, powodując, że droga naprzód jest niebezpieczna. Boneshaker. Zatrzymuje się z własnej woli. Możliwe, że to dlatego, że rozpoznaje dziwną moc wydobywającą się z filara. Powietrze nie jest świeże. Nie, czym... Okej, nawet nie da się przez niego nic dostrzec. Nawet nie czuć tego gryzącego mrozu. Ale też pozbawione życia kompletnie. Czujesz pragnienie, by trzymać swą rękę w świetle. Pewnie, co może się wydarzyć. Ale coś na końcu twojego umysłu zaleca ostrożność. Oh. Ale to światło tak emanuje, coś tego typu. A, czy ty słuchasz? Słyszę jego właśnie wołanie. Does not affect bosses. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Jakby napełni jakiś Nexus Spike, czyli to coś esencją dwóch zaklęć. Nie rozumiem totalnie, co z tym chodzi. Albo coś nie jest w porządku. Usuń zaklęcie. Stwórz trzy kopie właśnie z tym Unhinged Power, który powoduje, że mam trzy zaklęcia jednorazowe. A zobaczę, jak to działa. Select spell to infuse. This spell will remain in your deck. Okej, czekajcie, zamknę to. Jeszcze dwa. Dobra, to spróbujemy zrobić coś takiego może. I... coś takiego? Nie rozumiem tego. Wiesz, zaklęcie do... Infuse. Napełnić z tym Ambrose Stone'em? Nie rozumiem. To może być? W sumie ciężko mi stwierdzić. Chociaż może spróbuję jeszcze to. Dobra, to też można. Ale to za to pozwala na inny typ zaklęć. Nie można połączyć tego i tamtego. Ale okej, to w takim razie wezmę tą czwórkę. I... do tego nie wiem, co? Albo to. I... okej. Więc sięgamy po tą moc, a światło nas konsumuje. Co tu jest? Okej. Okej, tu chodzi o jakąś boskość, jakieś dziwne coś, ciężko mi to określić. Też, nie ukrywam, jest trochę późno i ciężko mi to stwierdzić, ale... Okej, dobra, jak to użyjemy po prostu... Nie wiem z tym dalej, że
nie afektuje bossów, ale okej. Chyba może to znaczy, że na bossach nie można tego używać, ale ogólnie fajne zaklęcie, podoba mi się. I tak, teraz pozwólcie, że jeszcze usuniemy kolejne rzeczy. Kolejnego stewarda, jeden nam znaczy dwóch nam wystarczy. Oraz do tego... Rootseeda? Chyba nie ma konieczności już usuwania Rootseedów czy coś. Powiedziałbym nawet, że może jednego Shard Splittera. Nie, Shade Splittera, tak. Mamy inne źródła mocy tego typu, więc tak. W tym momencie też zobaczmy tylko, co my tu jeszcze mamy, jeśli chodzi o jakieś inne efekty. I tak, możemy dać czemuś multistrike'a. Nawet nie ma co się pytać czemu. I moglibyśmy jeszcze dać coś takiego. Idealny początek. Jeśli chodzi o plus 10 do siły, nie czuję, żeby to było aż takie dobre. Więc reroll. Endless. Jeśli nam zginie w jakimś nieszczęśliwym wypadku, to możemy go odzyskać. Zdecydowanie dobry pomysł. I... jeszcze tak, może? Nie, to już nie ma sensu. Dobra, w takim wypadku w takiej konfiguracji to zostawiamy. I jeszcze dużo przed nami, jak widzicie. Ale ja w tym momencie zakończę odcinka, bo mamy już 36 minut. Mam nadzieję, że wam to wystarcza. No i tak, w kolejnym, który będzie na pewno za jakiś czas, wyruszam dalej, zobaczymy, co tam się będzie kryło. A ja jeszcze tutaj tylko, żeby podkręcić trochę emocje, biorę kolejny taki skarb. No dobra, to tyle, jak już mówię, więc trzymajcie się, no i hej.